Marcin Bąk, Telewizja Republika, specjalne wydanie naszego programu. Witam pana ministra. Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi, państwu, bardzo mi miło. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda jako chyba pierwsza osoba tej rangi, głowa państwa, spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych właściwie jeszcze w trakcie trwania światowej, globalnej pandemii. Wielu komentatorów zwraca uwagę na rangę tego spotkania. Coś musi być na rzeczy, skoro prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się na to spotkanie właśnie teraz. Jakby pan tą sytuację skomentował? To jest wyraźny sygnał dyplomatyczny skierowany do Polski, ale też sygnał dyplomatyczny do innych, do tak zwanych osób, państw trzecich, czyli obserwatorów życia politycznego, obserwatorów życia i priorytetów Stanów Zjednoczonych, wreszcie obserwatorów relacji polsko-amerykańskich i obserwatorów wreszcie pozycji Polski. To jest do tych wszystkich wymienionych podmiotów wyraźny sygnał. Sygnał, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi są znakomite. Sygnał, że pozycja Polski jest zdecydowanie wysoka, że rośnie. Zwróćmy uwagę, że o tym spotkaniu, podkreślmy, pierwszym spotkaniu po długim okresie przestoju życia politycznego, dyplomatycznego związanego z epidemią koronawirusa, to spotkanie jest spotkaniem z polskim prezydentem. Więc pierwszym, który po przestoju wypróbowanym, ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest głowa państwa polskiego. I to zostało zauważone wszędzie. To jest szeroko komentowane w prasie amerykańskiej, w prasie światowej. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski, dlatego że my rośniemy w oczach naszych przyjaciół, partnerów, choćby w Unii Europejskiej. To jest zauważone w Paryżu, w Londynie, w Berlinie. To jest również zauważone na przykład w Moskwie i to jest bardzo korzystne dla Polski. Warto też podkreślić, jeśli jeszcze mogę jedno zdanie, intensyfikację tych relacji. Znaczy, drodzy państwo, kadencja polskiego prezydenta trwa 5 lat, kadencja amerykańskiego trwa 4 i zwykle w czasie takich kadencji mieliśmy do czynienia z 2–3 spotkaniami na tak wysokim szczeblu. Spotkanie prezydenta Trumpa i Dudy to spotkanie 12, tak? I też warto to podkreślić, bo to jest skala intensyfikacji naszych relacji. Panie ministrze, przed wyjazdem stawiano różne tezy na temat, czego będzie wizyta dotyczyć, jakie będą główne obszary zainteresowania rozmów między dwoma prezydentami. No, w jakimś sensie prezydent Polski powiedział, z czym jedzie do Stanów Zjednoczonych, z jakimi nadziejami, z jakimi konkretami. Ja proponuję, żebyśmy teraz przypomnieli wypowiedź prezydenta przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy takiego skrótu planu na wizytę amerykańską. Moment, w takim razie poczekamy jeszcze chwilę. Panie ministrze, jednym z takich obszarów zainteresowań to jest bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo rozumiane w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim bezpieczeństwo militarne. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Stany Zjednoczone zamierzają relokować wojska stacjonujące, a w każdym razie znaczną część wojsk stacjonujących do tej pory w Niemczech. Pytania, czy te wojska trafią do Polski, jak to wpłynie na nasze bezpieczeństwo, jak to wpłynie na naszą sytuację polityczną? Oczywiście wszyscy jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, Sojuszu i kraje Unii Europejskiej też są naszymi sojusznikami. Natomiast nam powinno przede wszystkim zależeć na tym, żeby w Polsce była trwała i zauważalna w każdym wymiarze, w wymiarze militarnym, geopolitycznym, politycznym, obecność wojsk sojuszniczych, obecność wojsk amerykańskich. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest gwarancja tego, że do ataku na Polskę nie dojdzie. Potencjalny agresor, wiemy jaki to kraj, który dzięki obecności wojsk sojuszniczych na terenie Polski, dzięki bazom amerykańskim na terenie Polski, musiałby podczas potencjalnej agresji zacząć strzelać do amerykańskich żołnierzy. Potencjalny agresor zdaje sobie doskonale sprawę, że Stany Zjednoczone to kraj silny, poważny, który nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś do jego żołnierzy bezkarnie strzelał i na pewno bardzo brutalnie odpowie. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że do agresji nie dojdzie, że agresor nie zdecyduje się na atak na Polskę, bo straty związane z takim atakiem byłyby nieporównanie wyższe niż potencjalne zyski dla agresora. I to jest przykład na skuteczną politykę bezpieczeństwa. Znaczy, po pierwsze, oczywiście nasz rząd od 5 lat odbudowuje, niestety powiedzmy to tak ze smutkiem, odbudowuje zdewastowaną polską armię. Mamy rekordowe wydatki na obronność, zwiększamy liczbę naszych żołnierzy, zakupujemy najnowocześniejszy sprzęt. Stworzyliśmy wreszcie jako rząd Zjednoczonej Prawicy Wojska Obrony Terytorialnej, ale to jest jeden element naszej polityki bezpieczeństwa, ale drugi to jest właśnie skuteczna polityka zagraniczna. To jest właśnie obecność, i to taka realna, już nie tylko na papierze czy symbolicznie, ale realna, wojsk amerykańskich, wojsk sojuszniczych z NATO na terenie naszego kraju, czyli polityka sprawiająca, że do agresji w ogóle nie dochodzi, że nie trzeba używać militarnie armii, żeby bronić Polski. Prowadzimy taką politykę międzynarodową, żeby do agresji w ogóle nie dochodziło. To się dzieje na naszych oczach. I dzięki tym 5 latom mamy zagwarantowane bezpieczeństwo naszych dzieci, wnuków. Dzieją się naprawdę bardzo ważne rzeczy mające wpływ na to, co się będzie w ciągu 10 leci działo w naszej ojczyźnie, że będziemy komfortowo żyli bez zagrożenia. Panie ministrze, pytanie jeszcze dotyczące pana bezpośredniej działalności, czyli Polacy za granicą, Polonia amerykańska. Jak ta wizyta może wpłynąć na postawę Polonii względem zarówno wyborów amerykańskich, które w listopadzie, jak i wyborów prezydenckich w Polsce, które już za kilka dni, a znaczna część Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych jest uprawniona do głosowania w tych najbliższych wyborach? To jest taka zasada, którą ludzie biznesu w Stanach Zjednoczonych nazywają win-win. To znaczy obie strony wygrywają, obie strony są zwycięzcami, są wygranymi całego procesu. I rzeczywiście to spotkanie ewidentnie pokazuje i obywatelom polskim głosującym, i obywatelom amerykańskim głosującym, jak ważny i korzystny dla obu stron jest sojusz polsko-amerykański. I tak naprawdę to powinno dać do myślenia wszystkim tym, którzy chcą trwałego bezpieczeństwa Polski. Polacy mogą głosować w Stanach Zjednoczonych, zachęcamy ich do tego. Chciałbym podkreślić tutaj na antenie Telewizji Republika, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, wspomniałem przez pana redaktora, czy choćby Kanadę, inne kraje, niestety w związku z koronawirusem i obostrzeniami krajów, w których za granicą te wybory się odbywają, w tych krajach można tylko głosować korespondencyjnie. Zapisy na pierwszą turę już się skończyły, ale gdyby ewentualnie była druga tura, to pamiętajmy, że co prawda tylko i wyłącznie, ale 29 czerwca, więc w poniedziałek po wyborach można się dopisać na listę, aby otrzymać pakiet głosowania w drugiej turze, pakiet korespondencyjny, i wszyscy Polacy, którzy mają ważne polskie paszporty w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie i na świecie, mogą głosować. Zachęcamy do wejścia na portal www.ewybory.msz.gov.pl. Zachęcamy także na monitorowanie stron Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl łamane na dyplomacja i oczywiście zachęcamy, żeby odwiedzać strony internetowe ambasad i konsulatów w kraju, w którym państwo jesteście. Tam jest dokładna instrukcja. Także panie ministrze, uwaga, odsyłamy do tych stron ministerialnych. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszych widzów. Naszym gościem był minister minister Jan Dziedziczak, a my za chwilę łączymy się z ministrem Marcinem Ociepką, z wiceministrem Obrony Narodowej, a w oczekiwaniu na połączenie obejrzymy fragment rozmowy z Pawłem Jabłońskim, fragment rozmowy przeprowadzony przez naszego redaktora. Czekamy.